Perłą Małopolski jest SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni. Siedziba spółdzielni mieści się w centralnej, zabytkowej części miasta. Kolorowe sklepy, smaczne wyroby własne, fachowy, miły personel stanowią tercet, którego mogą pozazdrościć inne spółdzielnie w kraju. Ile sobie pan życzy tego? SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni to stuletnia tradycja i praca pokoleń spółdzielców. Dzisiaj SPOŁEM to 270 osób pracujących w SPOŁEM, 401 członków i wielu, wielu emerytów, byłych pracowników. Mamy 10 z placówek handlowych o łącznej powierzchni ponad 6000 m2, w tym największy sklep 4,5 tysiąca metrów w centrum Bochni. A tutaj stoimy przed naszym ostatnim dzieckiem, sklepem w Lipnicy Murowanej, nowoczesnym sklepem spożywczym, który powstał jesienią ubiegłego roku. My tu w Bochni, w tej spółdzielni, jesteśmy jak jedna rodzina. Wiem, że może tych spółdzielni jest więcej takich jak nasza, ale my się wyróżniamy tym, że pamiętamy o naszych poprzednikach. Było to niecałe 100 lat temu, kiedy 9 odważnych założyło tą spółdzielnię. I później ta spółdzielnia co roku się rozwijała. Od jednego sklepu dziś tak mamy 10. Spółdzielnia dba nie tylko o swoich członków i pracowników, ale wspiera także potrzebujących. Uczestniczy między innymi w akcjach dobroczynnych Caritas, wspiera miejscowy dom dziecka oraz dom pomocy społecznej. Mało kto wie, że bocheńska spółdzielnia produkuje ponad 80 rodzajów wędlin i wyrobów mięsnych, w tym tak lubianą przez wszystkich szynkę z nogą. Źródłem sukcesu bocheńskich wyrobów jest nowoczesna technologia powiązana z tradycyjną recepturą i rzetelnym wykonaniem, co gwarantuje wysoką jakość. Klient do naszego sklepu przychodzi po wyroby masarnicze i piekarnicze, ponieważ są to wyroby produkcji własnej, a oprócz tego serwujemy jeszcze inne produkty. Bocheńska spółdzielnia słynie z wyrobów piekarniczych i ciastkarskich. W swojej ofercie posiadamy bardzo szeroki asortyment, tak chleba podstawowego, jak i pieczywa drobnego. W tej chwili wypiekane są kajzerki, które na rynku bocheńskim cieszą się bardzo dużym popytem. Posiadamy też chleb wiejski, który jest produkowany na naturalnym kwasie chlebowym. 50% produkcji to jest właśnie to pieczywo, które cieszy się na rynku bocheńskim największą popularnością. Do tego dochodzi 50 różnych wyrobów cukierniczych. Są to wyroby drożdżowe, kilka rodzajów serników, ciasta biszkoptowe, tłuszczowe i deserowe. W 2015 roku SPOŁEM, Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni, znalazła się wśród najdynamiczniej rozwijających się spółdzielni w Polsce. Zostało to docenione i nagrodzone Gepardem Biznesu przez Instytut Nowoczesnego Biznesu i magazyn przedsiębiorców Europejska Firma. Tarnowska Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM to firma z tradycjami, znana z niekonwencjonalnych pomysłów. Do takich należy zaliczyć zlokalizowanie nowoczesnej galerii Żabno, 15 km od centrum miasta, pośród pól uprawnych w środowisku wiejskim. Pracuje nam się bardzo dobrze. Zjednałyśmy sobie klientów przez ten okres, który tutaj jesteśmy. To jest niemal 3 lata i my pokochałyśmy to środowisko, ale też i klienci, ponieważ zauważamy, że coraz więcej mamy stałych klientów, którzy często przychodzą, ale też przychodzą klienci, którzy przyjeżdżają w odwiedziny do rodzin. Znajdziemy tutaj ponad 20 sklepów, wiele punktów usługowych, znakomitą restaurację. Sama galeria w okresie wiosenno-letnim, ale i jesiennym i zimowym stanowi swoistego rodzaju centrum lokalnego życia. To właśnie tutaj, w tej przestrzeni organizujemy szereg eventów, pokazów mody, koncertów. Nasza idea, żeby klient załatwił jak najwięcej spraw w jednym miejscu, po prostu sprawdza się. Myśl, która buduje ideę Galerii Żabno, może zabrzmi nieco patetycznie, ale to my jesteśmy dla Państwa, my jesteśmy dla społeczności lokalnej, nigdy odwrotnie. Korzenie Tarnowskiej Spółdzielni Spożywców sięgają 1908 roku, kiedy to odbyło się pierwsze walne zgromadzenie udziałowców. Tarnowska Spółdzielnia Spożywców istnieje już ponad 100 lat. Obecnie posiadamy 4 centra handlowe w Tarnowie i okolicach, gdzie prowadzimy własne supermarkety spożywczo-przemysłowe. Dla uatrakcyjnienia oferty dla naszych klientów wynajmujemy pozostałą przestrzeń handlową. Naszą spółdzielnię współtworzą ludzie.
Są to udziałowcy, którzy wiele lat temu zaufali nam i trwają z nami nadal. Są to nasi partnerzy biznesowi. Są to nasi doskonale przygotowani do pracy pracownicy. I wreszcie są to klienci, dzięki którym możemy realizować nasze zadania statutowe. To prawdziwa przyjemność i jednocześnie wyzwanie pracować w tej spółdzielni. Bogata oferta towarów oraz niskie ceny sprawiają, że sklepy i galerie Tarnowskiej Spółdzielni Spożywców są miejscem stałych zakupów dla mieszkańców regionu. Tarnowska Spółdzielnia Spożywców, poza tym, że realizuje swoje cele statutowe, zapewniając dostęp do najświeższych towarów mieszkańcom lokalnych społeczności, spełnia również inne cele statutowe, którymi są m.in. wspieranie lokalnych inicjatyw, wspieranie ośrodków kulturalno-oświatowych czy instytucji pożytku publicznego. Perłą Podkarpacia jest SPOEM, Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Rzeszowie. Powstała w 1938 roku. W przyszłym roku będzie obchodziła 80-lecie. Sztandarowym obiektem jest dom handlowy Pionier, który ma najwyższe obroty w całej sieci i dobrze radzi sobie z konkurencją. Dom handlowy Pionier został otworzony 11 stycznia 1962 roku. Był to pierwszy dom handlowy SPOEM na terenie kraju. W związku z powyższym ta jego nazwa Pionier. Również chciałbym zaznaczyć, że oprócz tego domu handlowego posiadamy bardzo ładny dom handlowy Hetman, jak też 43 placówki handlowe, dwie piekarnie, jedną ciaskarnię i jeden bar. Ważnym elementem funkcjonowania spółdzielni jest działalność produkcyjno-gastronomiczna. SPOEM jest producentem najlepszego pieczywa oraz znanym producentem wyśmienitych ciast i ciasteczek oraz wyrobów garmażeryjnych. Wyroby z zakładów produkcyjnych SPOEM dostarczane są do własnej sieci sklepów, ale również do innych sieci handlowych. To są zwykłe bułki montowe, które produkujemy od bardzo wielu lat. Spółdzielnia ma już 80 lat. W tej chwili jesteśmy w piekarni, która produkuje tych bułek około 150 tysięcy miesięcznie. Są to tradycyjne bułki, które większość naszych klientów pamięta sprzed lat. I zawsze słyszymy opinię, że ich smak jest wciąż niezapomniany i powtarzalny, taki jak przed laty. Na naturalnych produktach, bez dodatków, konserwantów i wszelkich innych chemicznych dodatków. Piekarnia produkuje około 100 asortymentów pieczywa, bardzo wiele chlebów gatunkowych. Podążamy za trendami rynkowymi. Wiele chlebów ma dodatki nasion, produkujemy też produkty dla specjalnych diet, niskosodowe. Będziemy w tej chwili produkować chleb z mąk bezglutenowych. Proszę Państwa, nasze wyroby, Państwo zresztą byliście już na piekarni, są numer jeden w Rzeszowie i nie tylko, sądzę, że i w województwie. To jest nasza wizytówka. Dbamy o tą jakość, jako że bardzo łatwo jest stracić opinię, ale zyskać jest bardzo trudno. W ciągu 3 lat wykupiliśmy wszystkie tereny na własność. Jest to bardzo duży sukces. Był to duży, bardzo wysiłek finansowy, bo kosztowało nas to około prawie 5 milionów złotych, ale w tej chwili możemy sobie powiedzieć, jesteśmy na swoim. To jest nasze. Dysponujemy tym i jest to majątek spółdzielczy. SPOEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców jest jednym z największych pracodawców, zapewniających pewną i stabilną pracę blisko 700 osobom, głównie kobietom, co przyczyniło się do uzyskania tytułu pracodawca przyjazny kobietom.